Senator Bogdan Klich, Platforma Obywatelska jest naszym gościem. Panie senatorze, po ataku na polski konsulat w Łódzku na Ukrainie, ambasador Ukrainy w Polsce mówi tak. Za tym stoją strony, które nie są zainteresowane dobrymi stosunkami, dobrymi relacjami ukraińsko-polskimi. Niewątpliwie jest to Rosja. Pan też by powiedział dzisiaj: bez wątpienia, Rosja? Znaczy. Na pewno jest to trzecia siła. Nie sądzę, aby to, były, aby to byli Polacy albo Ukraińcy, którzy wymyślili taką prowokację, bo jest to prowokacja. Co więcej, jest to prowokacja wpisująca się w cały szereg prowokacji, których celem jest no, podważenie dobrej współpracy pomiędzy Kijowem a Warszawą. No, a historia pokazuje, że ilekroć do takich prowokacji dochodziło, to zainteresowanym był Kreml, zainteresowanym była Moskwa. Więc ja rozumiem ambasadora Deszczyce, kiedy stawia taki, taką jednoznaczną diagnozę. Ale też są polscy politycy, którzy może nie tak jednoznacznie, ale mówią: nie ferujmy wyroków, ale dobrze wiemy, co się dzieje na Wschodzie i kto tam te sprawy rozgrywa. Jestem w stanie sobie wyobrazić pożytecznych idiotów. Czyli, ty, czyli takich, którzy nie działają na zlecenie jakiejś trzeciej siły, ale tak naprawdę y, zachowują się zgodnie z intencjami kogoś z zewnątrz, którzy wymalowują jakieś napisy na murach albo na, na grobkach. Ale ostrzelanie konsulatu polskiego w, w łódzku to już jest sprawa znacznie poważniejsza, i wydaje mi się, że ten kto to zaplanował, mózg tego przedsięwzięcia. Nie jest ani Polakiem, ani Ukraińcem. A jaka powinna być reakcja polskich władz na takie właśnie wydarzenie? Wydaje mi się, że była dobra. To znaczy, z jednej strony e, e, ambasador Deszczyca pojawił się w e, MSZ, -cie. z drugiej strony nie było jakiegoś niepotrzebnego rozkręcania spirali, że tak powiem, emocjonalnej wokół tego, tego konfliktu. Ani Polsce, ani wokół tej prowokacji. Ani Polsce, ani Ukraińcy, ani Ukrainie nie służy rozkręcanie tej, tej spirali. Trzeba to wyjaśnić, trzeba to sprawdzić. Do tego są odpowiednie służby, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Także pokazać rzeczywiście, kto nie tylko kto mógł być zainteresowany, a kto rzeczywiście za tym stał. Pytanie, czy nakręcanie spirali emocji w polityce w ogóle czemukolwiek dobremu służy? No bo dyskusja o polityce obronnej czy o sprawach zagranicznych tu na naszym yy, podwórku polskim budzi duże emocje i obserwuję choćby w ostatnich dniach różne wpisy polityków, platformy w mediach społecznościowych. Radosław Sikorski na przykład, komentując działania jednego z wiceministrów obrony, pytał niedawno: Skąd oni biorą takie zastępy agresywnych kretynów? A Rafał Grupiński, yy, poseł Platformy, o słowach premier Szydło, mówił tak: albo ktoś rozumie, czym jest interes Polski, albo można tylko zadać pytanie, czy nie rządzą nami po prostu durnie. Tu znów pan powie, że to nie pan powiedział, to oczywiste, no ale jednak. To jest Pana środowisko polityczne. Ja też używam coraz mocniejszego języka, dlatego że jednak z takim łagodnym, umiarkowanym komunikatem trudno przedostać się do opinii publicznej, a w Polsce dzieją się rzeczy naprawdę niebezpieczne. Przecież zarówno sparaliżowanie Trybunału Konstytucyjnego, jak i wprowadzenie. Tak naprawdę skok na media publiczne dokonany przez obóz władzy i podporządkowanie ich interesom rządowym, rozwiązanie służby cywilnej, czy upolitycznienie prokuratury, niedługo także upolitycznienie sądów, co będzie następnym dramatem naszej, naszej demokracji. To wszystko prowadzi nasz kraj w bardzo złym kierunku. I żeby o tym informować opinię publiczną i pobudzać ją do reakcji, trzeba coraz mocniejszych komunikatów. No to jeśli dziś nazywacie się durniami i kretynami nawzajem, no to co będzie jutro, pojutrze i za tydzień? To jest pytanie, które myślę, że może niepokoić i martwić. No, y z drugiej strony y przypominamy o rzeczach, które nie mają nic wspólnego z. Y z emocjami, które, z negatywnymi emocjami, które budują, że tak powiem, dobre emocje, jak chociażby, panie redaktorze, świętowanie rocznicy 60 rocznicy traktatów rzymskich, czy niedługo świętowanie 20. rocznicy przyjęcia konstytucji w Polsce. Ale wyobraża pan sobie, panie Senatorze, że, że w takiej atmosferze, kiedy tak się okładać pięściami czy kuksańcami, nagle siadacie na przykład w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i poważnie rozmawiacie między sobą politycy z rządu i z opozycji o tym, co się dzieje chociażby w Polskim armii. Dawniej to było możliwe. W tej chwili tego nie sprawdzaliśmy, dlatego, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego po prostu nie funkcjonuje. A co mogłaby zmienić, gdyby prezydent zdecydował się ją zwołać? No mogłaby umożliwić to, o czym pan wspomniał, to znaczy mogłaby umożliwić poważną refleksję nad tym, w jaki sposób zatrzymać demontaż polskiego systemu obronnego i w jaki sposób powstrzymać demolkę w polskiej dyplomacji. Bo to, jeżeli chodzi o tę sferę obronności i bezpieczeństwa, są dwa największe problemy, z jakimi w tej chwili mamy do czynienia. No i gdyby spotkali się państwo w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, ktoś by zapytał, no dobrze, a ilu generałów odchodziło z polskiej armii, kiedy ministrem był na przykład Bogdan Klich? Pamięta no i od pan? Razu byśmy i od razu byśmy odpowiedzieli. Wtedy, że w 2011 roku odeszło 12. A, a w 2006, 2010? A w 2016 nie, nie, roku. Nie, w 2010, a 20, bo to jest ważny rok. Zaraz, da porównanie. W 2016 roku odeszło 25. że W, w 2010, 2010 roku odeszło 28. O, I to a jest w już porównanie z 2016. A w, 2000, bo więcej. a w 2007 roku pan minister Szczygło zwolnił albo przystał na odejście 30. 38. Tak. Tak? Także warto, tak powiem... Chętnie wszystkie... odwołuje się ten pan do ministra ale jednak 2010 to jest rok pana urzędowania 28 generałów. Ja przede, wtedy wszystkim, z armii. przede wszystkim odwołuje się panie redaktorze do y, statystyki, która podaje to, że 90% a może nawet ponad 90% dowódców ze sztabu generalnego zostało, ując w słowie, skasowanych. Albo odeszło na własną prośbę, albo zostało wypchniętych z armii. Pytanie, ilu generałów nam 80, w ogóle potrzeba, panie 82 dowództwa w 82% dowódców w dowództwie generalnym także zostało wypchniętych do, do cywila. Czyli można powiedzieć, że zdarzyło się coś, co nie zdarzyło się nigdy w ciągu 27 lat niepodległości. To znaczy została Obcięta głowa, zarówno mózg, czyli sztab generalny, jak i, jak i szyja polskim siłom zbrojnym. Czegoś takiego jeszcze nie było. Wszyscy główni dowódcy, począwszy od dowódców szczebla strategicznego, przez inspektorów poszczególnych rodzajów sił zbrojnych, odeszli. W sztabie generalnym pozostał tylko jeden, jedyny generał, który niedługo też odejdzie to jest generał Dziedzic, zastępca szefa sztabu generalnego Będzie ostatnim jest, jest ostatnim generałem z tej ekipy, która pamięta jeszcze w jaki sposób zarządza się Sztabem Generalnym. W związku z tym po jego odejściu kończy się definitywnie, przecina się y, ciągłość instytucjonalna Sztabu Generalnego. Nie ma nic gorszego dla obronności państwa jak dekapitacja armii. Ale w tej dyskusji pojawia się to pytanie, nie nowe, bo od lat powraca, czy my wiemy ilu generałów jest tam naprawdę potrzebnych w polskiej armii przy tej liczebności polskiego wojska? 100, 120 tysięcy w przyszłości? Jeden na tysiąc. A mamy? Mamy znacznie mniej. Jeden na tysiąc, bo to jest tak. porównanie z armią amerykańską na przykład, gdzie się mówi, że tam na prawie półtora miliona żołnierzy jest 40 generałów, przywoływana jest armia chińska, gdzie jest zupełnie inaczej niż w Polsce. To po co nam aż tylu generałów To w nie chodzi, panie redaktorze, o statystyki. To chodzi o to, że... Każdy z tych dowódców, o których, których mamy na myśli, prawda? począwszy od generała Patalonga, Guta, admirała Ambroziaka, y, y, Różańskiego, generała Gocua. Y, to są ludzie, którzy niosą za sobą ogromne doświadczenie i ogromne umiejętności. To są ci wszyscy, którzy albo sprawdzili się w linii, albo też mieli doświadczenie sztabowe. Albo jedno i drugie. To są ci, którzy sprawdzili się także w kontaktach z naszymi partnerami na Zachodzie i gwarantowali wiarygodność naszym, naszemu wojsku. Przecież w momencie, kiedy odchodziła pierwsza czwórka generałów w marcu zeszłego roku, m.in. admirał Ambroziak oraz generał Bronowicz, zastępca sekretarza generalnego NATO, już pytał... Co się dzieje w waszym wojsku? A w tej chwili mamy takich generałów i takich admirałów, którzy odeszli z czynnej służby ponad 30. To jest y, wielka strata, można powiedzieć, strata trudna do odrobienia w najbliższych latach, zwłaszcza, że jeszcze jest kilku, kil, kil, kilka. Set pułkowników, którzy również zostali z armii usunięci. To jeszcze jedna liczba w naszej rozmowie. Panie senatorze, 88. dzień roku dzisiaj. Już widzę, że pan szuka w głowie skojarzeń. Ni <grym grym> słusznie, bo 88 klawiszy w fortepianie czy w pianinie. Dziś Światowy Dzień Pianina. Świętował już pan, grając dzisiaj? Ja niestety fortepianów w Warszawie, w domu, w Krakowie bardzo lubię grać rodzinie kolendy, a czasem gram jeszcze Marzenie Schumana. To kiedy Pan wróci do domu, żeby być może z lekkim opóźnieniem świętować ten Światowy Dzień Pianina, to co Pan zagra? No albo y, arabeskę, albo marzenie Szumana, bo to jest w zasadzie jedyne, co jeszcze potrafię dobrze zagrać z czasów, kiedy chodziłem również do szkoły muzycznej. Senator Bogdan Tich, platforma obywatelska. Dziękuję za rozmowę.